Cześć, cześć, dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. I vloga znowu dawno u mnie nie było, ale poczekajcie chwilę, sobie założę tylko szlafrok, chociaż już powinnam się ubrać. Dzisiaj jest, słuchajcie, już końcówka, duża końcówka listopada. Jesteśmy w ogóle po Black Friday, dzisiaj mamy Cyber Monday. I jeżeli chodzi o mnie i moje jakieś zdobycze na Black Friday, to nic. Z czego skorzystałam? Może zamówiłam Alanowi na Black Friday taki film z Mikołajem na stronie Elfi. To jest taki, wiecie, film od świętego Mikołaja. No to chyba tylko z tego skorzystałam. A tak poza tym nie skorzystałam z niczego, ale cały czas jeszcze korci mi, żeby kupić coś na Anastazji, bo naprawdę są, słuchajcie, palety w świetnych cenach. No i ja się zastanawiam albo nad Sultry, albo nad subkulturą, bo mody renesans już chyba nie, bo już za dużo mam takich, jak gdyby, takich kolorów. Także zamówię sobie albo Sultry, albo subkulturę, ale czekam, dlatego że ma dzisiaj wrócić na stronę rozświetlacz Amrezy, a ja bardzo chciałam właśnie ten rozświetlacz kupić na tych promocjach. Tylko że on już był od jakiegoś czasu niedostępny, także poczekam, bo on u nas, to znaczy u nas, wiecie, na stronie, bo dlatego że Anastazja już teraz ma też stronę swoją w Europie, nie wiem czy wiecie. Jeszcze rok temu, jak zamawiałam na Black Friday z Anastazji, to zamawiałam bezpośrednio ze Stanów i niestety byłam też, wiecie, miałam doliczone cło. Ale już teraz oni zrobili tą stronę brytyjską, dlatego już jak przychodzi w Europie, to nie ma cła. Jest darmowa wysyłka, to super, bo tam jeszcze dodatkowo było za wysyłkę. Także naprawdę super. Już zaczynają się, słuchajcie, święta, naprawdę ludzie nie mogą już wytrzymać, bo widzę, że coraz więcej osób zaczyna już ubierać choinkę i stroić, pomimo że jeszcze jest listopad. To ja, kiedy ubieram 6 grudnia, wydaje mi się, że to jest dość wcześnie. No, ale dostaję też do Was dużo zapytań, czy będą vlogmasy. Oczywiście, że będą na takiej samej zasadzie jak wczoraj. Że z reguły będą to łączone, to nie będzie vlogmas codzienny, to będzie łączony z kilku dni po prostu, jakieś tam urywki, coś tam będę do Was gadała, ale lubię potem na przykład na kolejny rok wracać do tych vlogmasów i patrzeć, jak przygotowywaliśmy się w zeszłym roku do świąt, naprawdę. Także jest to dla mnie też jakiegoś rodzaju pamiątka i właśnie będą też vlogmasy w tym tygodniu, jak ja się bawię, wiecie co? Wcześniej tutaj siedziałam i nie ziewnęłam ani raz, a jak wzięłam kamerę, to zaczynam nagle ziewać. No i co jeszcze? Wiecie co, jak długo dla Was nie nagrywam i nagle biorę tą kamerę i mam coś powiedzieć, to zaczynam, nie mogę się skupić, chcę coś powiedzieć, ale nie wiem co, i zaczynam głupio dukać. Ale zawsze staram się raczej na spontanie. No i znowu mi się chce ziewać. Straszne. Ja też w ostatnim czasie, aha, bo a propos tego Black Friday, aha, to mówiłam o tej Anastazji, że tam chciałabym kupić, jeszcze chciałam na jednej stronie też coś kupić, ale a to jest chyba też amerykańska strona, czyli też musiałabym się chyba liczyć. Nie, to nie, bo tam było w funtach chyba. To nie wiem. Ale ostatnio mam jakiś straszny problem, słuchajcie, z tym, że kupuję bardzo dużo ciuchów. Tyle, co ja ostatnio wydałam, słuchajcie, na ciuchy, to jest masakra. Naprawdę. Naprawdę bardzo dużo ciuchów. I w sumie powinnam może nagrać Wam haul, ale z drugiej strony tak sobie myślę, że te rzeczy to są wszystko rzeczy, które nie są jakoś dostępne. Oczywiście one są dostępne wszędzie tak naprawdę, ale nie mam jakiejś, wiecie, bo to są kupione w jakichś takich sklepach. Ja już też Wam, nie wiem czy o tym wspominałam, ale ja już od naprawdę bardzo długiego czasu w ogóle nie kupuję sobie rzeczy w sieciówkach. Ja nie mówię o jakichś tam pojedynczych rzeczach, że coś tam się zdarzy, że coś mi się spodoba. Ale raczej nie ubieram się w sieciówkach. A wiadomo, że jeżeli jest haul i pokazuje się rzeczy z sieciówki, to takie rzeczy są łatwiej dostępne dla wszystkich, tak? Chociaż z drugiej strony sobie myślę, że tak naprawdę mogłabym nagrać haul typowo tylko o ubraniach, bo naprawdę mam ich teraz mnóstwo.
po prostu mnóstwo oszalałam ostatniego czasu. Tyle wydałam naprawdę na ciuchy, że... Nie no, jak nie przestanę zaraz ziewać, to się normalnie rozłączam. No wiecie co, no, to jest niemożliwe. No wcześniej siedziałam, ani razu nie ziewnęłam, a teraz ziewam cały czas. Dziwne. Przypadek? Nie sądzę. I co? No, no i właśnie tak się zastanawiam na temat tego, tego holu, bo to są wszystko gdzieś tam rzeczy, wiecie, a to są takie grupy na Facebookach, które sprzedają ciuchy. Często są to osoby, które wystawiają na takich grupach, to nie jest, że to jest nawet jakiś sklep czy jedna grupa, tylko jak są jakieś zamówienia hurtowe, często w takich miejscach też zamawiam ciuchy. Gdzieś tutaj, wiecie, po takich normalnych sklepach zamawiam ciuchy, także nie mogę powiedzieć nawet nazwy, mogę powiedzieć tylko nazwa, jaka jest po prostu na metce. No i tak poza tym, to widzę, że zaczynają kończyć się wszystkie seriale te. I znowu trzeba będzie czekać do wiosny. A przed chwilą jeszcze miałam w głowie, żeby coś powiedzieć. Dobra, ogarnę się trochę, bo ogólnie jesteśmy już z Alankiem po śniadaniu. Alanek bawi się u siebie w pokoju farmą. Dostał wczoraj farmę i bawi się tą farmą. A ja muszę tutaj ogarnąć, jest naprawdę Saigon. Saigon, także zaraz tutaj trzeba wszystko poogarniać. My musimy się ogarnąć. No i będę się z wami łączyła. A dzisiaj mamy co w ogóle? A, poniedziałek, dlatego wzięłam się za vloga. No tak, kurde, to jak to jest, że ja zawsze w poniedziałki, najczęściej jeżeli nagrywam vlogi, to właśnie w poniedziałki, ale tego vloga też na pewno połączę. Dzisiaj też zaraz pójdę w ogóle obrobić wam vloga, którego mam jeszcze teraz tutaj na aparacie, ale muszę go właśnie dla was wrzucić i to jest też vlog taki łączony, z kilku chyba, może z dwóch, a może z trzech dni i muszę go zaraz dla was wrzucić. No i ten też na pewno będzie łączony, no a tak naprawdę już za już w sobotę zaczynamy nagrywać vlogmasy. Oczywiście ja, bo to jest sobota, no a ja to dodam pewnie jakiś w poniedziałek, we wtorek, do później. No i słuchajcie, żeby nie być gołosłownym, właśnie przyszedł kurier i przyniósł mi kolejną rzecz, spódniczkę. Nie wiem, czy tu będzie widać, bo to jest na czarnym. Tak, nie widać. Wstążka, poczekaj. Taka spódniczka z ekoskórki. Tu wiązana. Panika. I w paczce był też lizak dla Alanka, nie? Było pięknie zapakowane. Nawet, słuchajcie, dziewczyny dbają o takie, detale. Poczekaj, myszko. Fajna z ciebie babeczka. Naprawdę, bo to zamawiałam od dziewczyny, która wystawiła po prostu na grupę. I był jeszcze lizak. I od razu Alanek skorzystał, nie? Ale jeszcze, słuchajcie, dzisiaj sobie w sumie to teraz przypomniałam, dlatego że dostałam SMS-a, że przyjdzie jeszcze kurier z DPD. Tak mówię, kurier DPD, ale zapomniałam, że złożyłam zamówienie na Zarze, na Black Friday. I przypomniałam właśnie sobie, że jednak skorzystałam. Jeszcze z tego, że Alanowi najpierw kupiłam rzeczy w Reserved na Black Friday i właśnie w Zarze mu zamówiłam chyba 3 rzeczy na Zarze i 4 w Reserve. Także później jak może przyjdzie to całkowite zamówienie z Zary, całe, to wtedy od razu pokażę wam też te rzeczy z Reserve, co mu po prostu, co mu od razu kupiłam. No, czyli tak naprawdę Alan, głównie Alan. A teraz jeszcze przed chwilą złożyłam zamówienie na czym? Nazywa na Seforze. O, na Seforze. Taki fajny zestaw w sumie był z Becky, a dzisiaj oni mają też Cyber Monday, mają minus 20, ale szkoda, że nie mają minus 20 i na przykład też darmowych dostaw w ogóle, że Sephora nie ma darmowych dostaw do salonów. Tylko zawsze jest to płatne, chyba że właśnie zamówienie pyszny powyżej. Pyszny jest, mamo. Pyszny jest. Gram na bębenka. Grasz na bębenku. A powiedz, a kim ja jestem dla ciebie? No. Przyjaciele. Twoim przyjacielem i kim jeszcze? I przyjaciółką. I przyjaciółką. I jeszcze, jak mówisz zawsze, moja ukochana mamusia. I twoja ukochana mamusia.
Jestem już, słuchajcie, dziewczyny, powróciłam i jest już godzina w pół do piątej. Ja dodaję dla Was vloga tego ostatniego właśnie, tak jak mówię, o matko, coś mi do oka jeszcze wpadło. Jesteśmy już po obiadku. Idę się zaraz malować i jedziemy oczywiście standardowo na zakupy. Jeszcze muszę tylko wcześniej zajechać na pocztę. Ale przyszło w końcu zamówienie. Trochę czasu w sumie na nie czekałam, bo niedawno przyszło. I za chwilkę Wam pokażę, tak jak obiecałam, to co chciałam Wam pokazać. No, także może najpierw się ogarnę i potem Wam po prostu wszystko pokażę. Ok, twarz już ogarnięta. Od razu inaczej człowiek wygląda, naprawdę. Chociaż ja ogólnie nie mam jakichś dużych kompleksów, jeżeli chodzi o moją twarz. Wszystko mi w niej odpowiada, nawet bez makijażu tak naprawdę. Dobra, pokażę Wam najpierw rzeczy, ale jeszcze tylko słuchajcie, może nie powinnam już o tym wspominać i uciąć jak gdyby ten temat. Ale przy moim ostatnim vlogu pojawia się tak dużo komentarzy i ja chciałabym tylko, słuchajcie, powiedzieć w ten sposób. Wszystkie komentarze, które będą w jakikolwiek sposób obraźliwe, bo obraźliwe to nie są tylko przekleństwa i słowa wulgarne, ale obraźliwe jest również określanie osób, wyglądasz jak, czy przypominasz mi, no nieważne. Każde słowo, każdy komentarz obraźliwy będzie oczywiście usuwany, a osoba będzie blokowana. Jeżeli Ci to nie odpowiada, to możesz od razu opuścić mój kanał. Dobra, pokazuję może najpierw rzeczy te z Reserve, to są akurat bluzy same. Czy tu na czarnym będzie tak widać? Pierwsza bluza jest już, słuchajcie, wzięłam ją teraz z kosza na pranie, bo jest brudna już po wczoraj. Taka tutaj z tym takim wytłoczonym, fajnym na drugim, bordowa, to jest Reserve, to będą wszystkie te bluzki z takim tutaj rękawem, coś takiego. My mamy ją w rozmiarze 98. I ona jest duża. Reserve ma w ogóle tak zawyżoną rozmiarówkę. Kolejna bluzka jest już w ogóle chyba na 104, także jest jeszcze większa. Taka, to nie jest taka cienka bluzka, tylko taka troszeczkę grubsza, z bardzo przyjemnego materiału. I też jakiś czas temu kupiłam mu taką rudą w takie granatowe jakieś misie pieski. Ona jest przemiła, bardzo ją polecam. Kolejna bluzeczka to jest taka po prostu, widzicie, granatowa, mikołajkowa. To jest taka fajna kieszonka. I ostatni, przepiękny taki sweterek czarny. Taki właśnie to jest w sumie sweterek, to jest tu. No Boże, co tutaj po... Jest pełno jakichś popłochów. Ale to jest taki sweterko, bluza z kapturem. Tutaj widzicie, jest taka dresówka i ma takie rękawy. Coś takiego. To jest to z Reserve. I przyszło zamówienie z Zary teraz. I mamy tutaj tak. Te spodnie były na przecenie. Takie motocyklówki, jeansy ze streczem, bardzo długie ogólnie, bo Zara ma tak, że naprawdę robią te rozmiary w sumie jak chcą. I te są bardzo długie, takie szare jeansy. Nie brałam, były też z tego czarne, też bardzo ładne, ale ostatnio już kupowałam czarne jeansy. Czarne spodnie dresowe, bo to mu jak gdyby najczęściej w ogóle zakładam, jak tylko gdzieś się pojawiają jakieś fajne czarne dresy, to mu zamawiam. I te nie były na przecenie, ich regularna cena to jest po prostu 50 zł. I to są też takie, widzicie, motocyklówki. One są już troszeczkę krótsze, też na 104, tutaj z takimi troczkami. I koszula była na wyprzedaży na szczęście, bo poszukiwałam na Alanka jakiejś właśnie koszuli na święta, szara. W sumie wolę go w kolorach granatu, ale ona kosztowała chyba 29 zł na przecenie z 60 i jest na 98, ale i tak jest duża, bo ja góry kupuję na 98 raczej, a właśnie spodnie na 104. No, także to tyle, jeżeli chodzi o zamówienie. Do później. No i dobry wieczór. Mamy wieczór.
Godzinę mamy w sumie przed 9 i mi wyobraźcie, że cały czas jeszcze się nie dodał ten vlog, który wspominałam, że dla Was dodaję. Co chciałam Wam powiedzieć, to złożyłam już zamówienie na Anastazję i powiem Wam, że tak odkąd przyjechaliśmy do domu, to bardzo długo zastanawiałam się nad tym, którą paletę wybrać naprawdę. I w sumie troszeczkę się spóźniłam, bo najświetniejszym rozwiązaniem byłoby kupić cały zestaw, bo wyobraźcie sobie, że z okazji tego Black Friday Anastazja wypuściła swoje 4 palety, czyli Modern, Soft Glam, Subkulturę i Prism w takim komplecie po prostu i wtedy to się super opłacało. No, to wiecie, to się wyprzedało, oczywiście podejrzewam w przeciągu 2 pierwszych godzin, kiedy tylko weszło to na stronę. A szkoda, naprawdę wielka, wielka szkoda, bo to byłoby najlepsze dla mnie rozwiązanie. Ale wiecie, nie wykluczam tego, że jak to wróci, to po prostu kupię sobie dalej ten zestaw pomimo wszystko, pomimo że już będę miała 2 i tak z tego zestawu, to je odsprzedam, bo będą to nowe palety i tak Soft Glam już mam. A wybrałam, słuchajcie, zastanawiałam się, tak naprawdę kolorystycznie bardzo odpowiada mi Subkultura. Z tym, że trochę się boję tej palety. Wiecie, że ona nie jest łatwa. Ale i tak na pewno ją w końcu kupię. Będą jeszcze wyprzedaże poświąteczne i tak dalej, dlatego myślę, że może do tego czasu też zrobią uzupełnienie magazynów i wtedy będę mogła właśnie zamówić tą Subkulturę. Natomiast jeżeli chodzi o Mod Renaissance, to była kiedyś moja paleta, którą zawsze mówiłam, że jak będę tylko chciała zamawiać jakąś paletę z Anastazji, no to będzie ta paleta, ale teraz mam już w sumie dużo palet w tym typie kolorystycznym. Paleta Sultry jest dla mnie chłodną paletą. Spotkałam się już z opiniami, nie wiem jak to jest możliwe, że ktoś może mówić, że jest to bardzo ciepła paleta, skoro tam jest dla mnie, są zimne brązy, róż, srebrny, szarość, no jednak są właśnie takie kolory, które jakoś tak nie mają u mnie zastosowania. No i po długim namyśle zdecydowałam się na Prism. Chociaż chciałam zamówić między właśnie Sultry a Norwiną też, dlatego że te dwie palety nie występują w tym kwartecie. Nie występują po prostu w tym zestawie od Anastazji, dlatego chciałam coś spoza, ale wiecie, ja tak nie używam fioletów. Poza tym mam już też takie palety. No i w końcu padło na to i zamówiłam jeszcze dwie przepiękne pomadki. Naprawdę, słuchajcie, jeżeli chodzi o Anastazję, to super, miała naprawdę promocję w tym roku. Jeszcze tak jak mówię, mają już teraz stronę w Wielkiej Brytanii, także super, bo była darmowa przesyłka i to jeszcze ma być przesyłka ekspresowa, jeżeli się wydało powyżej 50 funtów, to ekspresowa wysyłka dwudniowa, czyli powinno to do mnie jeszcze przyjść w tym tygodniu. No, bez cła, bez wysyłki, gdzie wcześniej, tak jak mówię, jak zamawiałam rok temu z Anastazji, to i sama wysyłka kosztowała jeszcze dodatkowo $18 i jeszcze cło chyba około 50 czy 30, to już tak dokładnie nie pamiętam, ale myślę, że było to w takich granicach, a tutaj super, jest już w ogóle dla nas Anastazja teraz taka bardziej dostępna przez to, że jest na, a w ogóle właśnie też Mode Renaissance, nie wiem czy śledziłyście, był w ogóle na Sephorze za 150 zł, także też bardzo, na naszej polskiej Sephorze, także też naprawdę w bardzo dobrej cenie było. No i co? Zakupy poczynione, chociaż jeszcze sobie też przypomniałam, tak, że ja przecież, ale to nie było w sumie w Black Friday, bo to była przecena z okazji Black Friday, ale wcześniej złożyłam zamówienie pierwszy raz z Glam Shopu, czyli od Hani naszej tutaj koleżanki z YouTube'a. W końcu złożyłam u niej zamówienie, gdy wcześniej nie miałam jakoś, wiecie, no nie wiem, jakoś tak się złożyło, że nigdy nie składałam tego zamówienia, ale wiem, że Hania jest naprawdę bardzo pracowitą osobą i po prostu stara się wszystkich sił, żeby w jej sklepie było bardzo dużo rzeczy i jest naprawdę dużo fajnych. Ja zamówiłam co? Oczywiście turbo pigmenty, bo jakże mogłoby być inaczej.
No i zamówiłam też, bo w sumie przymierzałam się już od dawna do tych takich palet magnetycznych u niej i w sumie chciałam mieć te palety holo, ale były już wyprzedane i wzięłam taką, jaka była. A była też w całkiem fajnej chyba przecenie ta paleta magnetyczna, także nie wiem, ile będę czekała na to zamówienie. W sumie miałam wejść i zobaczyć, czy ono w ogóle zostało już wysłane, dlatego że wybrałam w ogóle paczkę w ruchu, a paczka w ruchu zazwyczaj idzie troszeczkę dłużej. Cały czas je patrzę, tutaj mi się światło zmienia, światło idzie tylko od telewizora. No. Także znowu się nagadałam. No to co, albo się widzimy jutro, a jeżeli nie, to żegnam się. Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym dniu, już jest po 12:00 i dzień co dzień, zaczynamy jak co dzień, znaczy no nie zaczynamy, bo już trochę trwa, bo ja już prawie dla Was skończyłam dodawać film na kanał główny, także no, teraz robię sobie kawę, wiecie co, dawno znowu nie piłam kawy, znowu miałam dłuższą przerwę, naprawdę dłuższą i dzisiaj mi się tak zachciało, ja już nie wiem, jakaś taka mi najeszła ochota, po prostu na kawę i robimy tą kawę. Dzisiejszy dzień, słuchajcie, myślę, że ja nie wiem, czy w ogóle dzisiaj gdziekolwiek się wybierzemy, bo nie mamy dzisiaj żadnych już planów, może będziemy w domku siedzieć, także chcę Wam jeszcze tylko pokazać, tylko w sumie z drugiej strony nie zachwala się niby kwiatów, ale wszystkie moje pozakwitały na nowo. Nawet ten, słuchajcie, który już miał tutaj takie suche korzenie, naprawdę suche, myślałam, że chyba go wyrzucę, bo już nic z niego nie będzie. A on wypuścił sobie, proszę bardzo, tutaj i tutaj pędy. Każdy powypuszczał w ogóle przynajmniej po jednym albo po dwóch nowych, całkowicie nowych, wiecie, pędach. No i już się rozkwitają. Niedługo, zobaczcie, tutaj już pierwszy rozkwit, a tam wszędzie już są pączki. Tutaj też są już takie, widzicie, minimalne, może nie widzicie, bo to jest wszystko pod okno, czyli pod światło. Ale wszystko się jak najbardziej rozwija, rozkwitają, naprawdę strasznie brzydko rosną. Dobra, robię sobie kawę. I standardowo muszę przede wszystkim ogarnąć w tej chałupie, nie? No i słuchajcie, jak widziałyście, oglądałam dość długi w ogóle film, oczywiście z bardzo wieloma przerwami, bo film trwał ponad 40 minut u Hani, ale pokazała tam po prostu same piękne, wymarzone rzeczy dla wszystkich oczywiście dziewczyn, które jak gdyby makijaż, ale kosmetyki do makijażu nie traktują tylko jako rzeczy użytkowe, ale po prostu jako takie, wiecie, trochę zbieractwo, pasje, bo ja też uwielbiam po prostu makijaż kolekcjonować, tak? I to wszystko dlatego Hania pokazała wszystkie nowości, które wyszły w tym roku i ona jak gdyby zamówiła je w jednym rzucie i dlatego te zakupy w sumie wyszły takie duże, ale na pewno nie jedna dziewczyna, która jak gdyby ma podobne zainteresowania, marzyłaby o takich właśnie zakupach. Też w sumie czekam na parę paczek i też wtedy nagram dla Was już taki haul. Mam nadzieję, że powinno wszystko w tym tygodniu do mnie dojść. I ta Zara, i ta Anastazja. No i też mam jeszcze parę palet w zanadrzu, które chcę kupić. Chciałam w ogóle kupić teraz tą paletę Be Perfect, ale ona jest wszędzie niedostępna. Naprawdę, jak się pojawia, to po prostu po momencie znika. Niestety. Wow! Hurra! Niedługo święta! I przyjdzie Mikołaj, zgadza się! Jestem święta! No jeszcze nie, za chwilkę. No pada śnieg i są święta. Pada śnieg i są święta, no śnieg pada. To prawda, ale święta jeszcze trochę. Święta na święta? No ale już prawie za tydzień będzie pierwszy Mikołaj. Ale pada śnieg. No. Są jeszcze święta. No. Zaraz będą, uważaj, nie uderz się, Misiu. Ale są teraz święta! Co, Niuniu?
Misiu. Święta! Hurra! Hurra! I jak są święta, to co? To święty Mikołaj. I co ci da? I co? I święty Mikołaj. I święty Mikołaj. I siostra sama. Yeah. I siostra i matka i kopalka. Rabu. Rabu. Ale dużo prezentów chcesz, nie? No. Jeszcze piłkę malutką do grania. Tak? Jeszcze malutką piłkę do grania? No. Ale dużo tych prezentów. I jeszcze coś? Co? I jeszcze coś? Nie, już wszystko, nie? Aha. Teraz jestem święta! Teraz jestem święta i mogę się bawić do wody! Wychodzimy już, słuchajcie, na spacerek i tak. Trzeba już wziąć sobie rękawiczki. I zastanawiam się nad czapką, ale muszę wziąć jeszcze, znaleźć drugą rękawiczkę. To nie moje. Sosy. Dobra, zaraz znajdę i będę się łączyła. Zaczynamy. Idziemy najpierw jeszcze na pocztę. Muszę wysłać paczkę, muszę też odebrać jakieś awizo na mnie czekało. O, pokażę wam Alanka, jak wygląda w kurteczce, bo wam nie pokazywałam. No i co? Gdzie są? I w rękawiczkach. Jest trochę ciemno, to tak wiecie, słabo widać. No bo że jest całkiem spoko. Ja czapki nie brałam, dlatego że ja czapkę, słuchajcie, noszę dopiero jak już się robi bardzo zimno. Ogólnie nie lubię nosić czapek. Rękawiczki sobie wzięłam już później, żeby założyć. Bo teraz też, jak mam zajęte ręce, to też nie lubię chodzić w rękawiczkach, bo jest mi niewygodnie i niepraktycznie. Dlatego tak jak mówię, a czapki to już biorę, jak już jest chyba dopiero śnieg albo bardzo silny wiatr. W przeciwnym wypadku mam jeszcze przecież kaptur. Dziękuję. Okay.